Ja pochodzę z rodziny, która ma karczochy w nazwie i mamy karczocha w herbie też tak troszeczkę. Felicita! Gosku na ścianie ćwiczy! Śpiewanie, felacida. Felacida albo ci nie da. Miniaturki, memy i muzykę. ITP ITD! Internetowy tygodnik powszechny! Trochę debilizmu. ITP ITD! Dzień dobry moi drodzy. Tak jak chcieliście, wiem, że tego pragnęliście, jest z nami znowu Gosku. Witam was serdecznie. Powiem wam dużo dzisiaj ciekawych rzeczy, o których nie wiedzieliście, a być może wiedzieliście, ale nie chcieliście wiedzieć. Tak, na przykład o tym, co robiła wasza mama wczoraj w nocy z Goskiem. Pozdrawiam mamę Stawkę. Dorotę. Też. Ale nie martw się, synku, mamę masz fajną. O nie, ktoś nas kręci tutaj, jakieś paparazzi. Dobrze, kochani, jak wiecie, cykl ITP i TD polega na tym, że przeglądamy memy, miniaturki, czyli to, co jest na czasie, i muzykę sobie słuchamy, czasem jakieś muzyki. Natomiast dzisiaj zaczniemy od memów. Zawsze narzekacie, że jest mało memów, to my dzisiaj z Goskiem po prostu te memy przelecimy, tak jak a propos tej matki, prawda? Rozkminimy. ITP i TD! Dobra, kolego, zlewik elegancko naprawiony. Jak to nie masz pieniędzy? W takim razie załatwimy to inaczej, wyciągaj śmierdziela. To znaczy, chodzi tutaj o prostą sprawę. Zlewik naprawiony, ponieważ się zatkał. Śmierdzielem w tym wypadku jest szczur, który wpadł do zlewu, do tak zwanego syfonu, który jest pod zlewem. Pamiętajcie, że w syfonie... Syf? O nie! Syf... No właśnie tak się to nazywa. Syf on, czyli włączam syf po angielsku. Vado Weiss. Vado Weiss, samochód, to znaczy Vado, to jest skrót od Wadowice. Weiss, no to tak jak oczywiście wiadomo z Miami Weiss, każda policja ma swoich policjantów w mieście, w którym mieszka, w Wadowicach też jeżdżą, dlatego się nazywają Vado Weiss, a jeżdżą takim czerwonym, żeby się nie rzucać w oczy. Wcześniej jeździli Ferrari Testarossa, ale starosta im zabronił Testarossy, więc jeżdżą teraz Ferrari. Jakie zabawki znalazłeś w sypialni mamy Andiego Woody? Jakie zabawki znalazłeś w sypialni mamy Andiego Woody? On znalazł tak, no przecież to prawda. Tak, jakie zabawki znaczy, może tak, mieć mama Andiego? Woody jest całkiem normalnym facetem, pracuje w biurze i jest ubezpieczycielem, a mama ma swoje skrzywienia, które, chociaż nie skrzywienia, takie hobby, uprawia w sypialni, jak nie ma nikogo. Przebiera się po prostu za kowboja i on zapieprzył matce czapkę kowboja, zasunął też matce bandankę, takoż zasunął w kratkę a la Gang Olsena kamizelkę, no i gwiazdę. Gwiazda szeryfa zrobiona z czekolady, którą mama piekła jeszcze na święta, a nie została zjedzona, ponieważ nie nadawała się do tego. Podoba mi się bardzo interpretacja Goska. Kobiety kiedyś, po śmierci męża, brata i kuzyna na froncie zajmują się gospodarstwem, chorą matką i trójką małych dzieci. A teraz przepraszam, ale idę na 11-godzinną zmianę do fabryki amunicji, aby armia miała czym strzelać. To kobiety jest... teraz. Chłop mi kazał pozmywać. To znaczy, pierwsza sprawa nawiązuje do kobiet, które w czasie II wojny światowej w USA zajmowały 70% w pewnej chwili składu fabryk, które produkują amunicję. I jest taki oczywiście fajny plakat z tamtych lat z babką, która była niterką, nie mylić tu z czymś, co jest bardzo sprośne, tylko ta babka robiła nity i niterka... Komu robiła nity, temu robiła nity. Trzymała rękę, a pod spodem było napisane We can do it. Okay. Dobra, rebus na poniedziałek. Rebus na poniedziałek, ale też na wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. Czyli tak, jest jeż, jest baran, jest ćma, jest piskle. I tutaj nie ma ży, tu nie ma ran, tu nie ma ma, tu nie ma klę. Ale... ja już rozwiązuję. Może chodzi o to, żeby wyrzucić wszystkie te znaczki, te zwierzęta i przeczytać to, co jest skreślone. Więc to jest Gérard ma klę. Myślę, że Gérard Maclin jest francuskim aktorem, który grał w pornosach w latach 70. razem z panią Orłowski, która tak naprawdę... Ale jaka postać zajmista, Gérard Maclin. Może być. A on Delon to może być też Gérard Maclin. POV, jesteś rzeckim wychodzącym ze sklepu. Jesteś rzeckim wychodzącym... Rzecki, a nie Rzewuski to był? Nie. Rzecki. Rzec... To była Izabela Łęcka, prawda? Żelatyna Obłęcka. Był Rzecki i który? Żelatyna Obłęcka? Jak był w lalce? Był Rzecki, tak. I był ten stary ten... Jak no właśnie. Ten co Napoleona. Subiekt. No tak, tak, tak. No to... Rzecki i jaki? Mateusz, ty miałeś maturę ostatni z nas, więc... Subiekt widział obiekt, który nazywał się... Rzeckiemu śni się. Rzecki, a w zasadzie Rzęcki, a jeszcze wcześniej, przed wojną, Rzeżącki. Ale ponieważ
jego nazwisko było uwaczające treści Rzeżąckiego wcześniej, więc zmienił sobie w urzędzie na Rzęcki. A Rzęcki... Wokulski. A Wokulski to Wogulski się nazywał, bo Wogulski, dlatego Wogulski, bo w ogóle nie wiadomo... Wogulski Polanski. Nie, bo nie wiadomo było, jak się nazywa. I on mówi, jak on się nazywa? Jakiś taki Wogulski? W ogóle nie wiem. Wogulski jakiś. I on sobie zrobi to Okulski. Najpierw, a później Wokulski. I tak już zostało. I Bolesław Prus, co tą książkę do redakcji przyniósł, powiedział, że ci główni bohaterowie mają być nazwani tak, jak on powie. Dobrze. Rozkład jazda, jazda z kurwami. Myślę, że rozkład jazdy, jazda z kurwami kradł się tutaj w tym miejscu błąd, ponieważ był to autobus rolnika, który woził kury tym wszystkim, tym autobusem, ponieważ jak wiecie, w sklepie można kupić jajka ściółkowe, kur, które wolno biegają, czyli wolno biegające kury, nie szybko, tylko wolno, więc żeby tym kurom się nie nudziły i składały jeszcze lepsze jajka, ten rolnik woził te kury na wycieczki. Wycieczki w różne miejsca Polski. Na przykład, nie wiem czy wiecie, ale w Japonii. Zawiesiłem się, kurwa, ale... i odwiesiłem nagle w momencie, kurwa, jakiś wycieczek. W Japonii w Kobe nacierają krowy sake. Kobe Bryantem. I puszczają im muzykę, żeby hodować lepsze mięso. Więc tutaj ten rolnik, który jeździł tym autobusem z kurami, który ktoś zrobił mu głupi dowcip i kurami przerobił na kurwami, wcale nie znaczy, że jeździ z kurwami, tylko dalej z tymi kurami i te kury będą się lepiej niosły. Dokładnie, bo to są kury nioski. Witam, paczka do odebrania na ulicy Stawowej w sklepie City Market. Pozdrawiam, kurwa. Pozdrawiam, kurier. Okej, pozdrawiam, za wiadomość serdeczne, dziwki przesyłamy, dzięki. Może jednak omówimy sprawę wysyłek i dziwek. No i tu jak zwykle zaszło nieporozumienie. Nie wiadomo, jaka tu była sprzeczność interesów, ponieważ jeden miał chleb na myśli, był głodny, drugi chciał go zaspokoić. Nie wiadomo, co z tego wszystkiego wyszło. Paczka nie została być może odebrana. Dwóch panów się dogadało. Do tej pory są razem ze sobą, chodzą za rękę. Widziano ich na mieście. Sprawdzili, jak będą wyglądać prawicowi politycy z naprawdę małymi głowami. Efekt? Zobaczcie te zdjęcia. Jest Krystyna Pawłowicz z naprawdę małą głową. Znaczy, ścisnął ją szalik za bardzo. No to być może to, ale ona jest robiona z bardzo długiej odległości, bo tak naprawdę ta głowa jest naturalnej wielkości, ale trzeba tu było dopisać na dole, że Krystyna Pawłowicz była właśnie po obiedzie w Hawełku w Sejmie. U Hawełka to jest restauracja w Sejmie, gdzie można się właśnie najeść takich specjałów, gdzie ledwo się stamtąd wychodzi za 5 zł. Jest naprawdę dużo do zjedzenia. Andrzej już się wyjeździł, spokojnie walnij z 12 tysięcy, bo nie wiem czy wiesz, ale Kaczyński, oni razem ustalają ile będzie zachorowań w danym dniu, ile będzie zarażeń i oni to wpisują codziennie. Andrzej już się wyjeździł, spokojnie walnij z 12 tysięcy. No, że stoki można zamknąć już powrotem. No tak, no to może chodzi o to, w zasadzie o co chodzi, a może to był mem zupełnie dotyczący zupełnie czego innego. Mamy usterkę, będziemy zmuszeni lądować awaryjnie. A jak tu uszczelka pod głowicą? To kurwa turbina, może na benzynę nie przyłączył. Musi coś nałożyskać, stuko. Pewnie nie zatankował. Tutaj na tym zdjęciu widać ofiary szczepionki COVID-19, którą wynaleziono w Angolii w ciągu zaledwie 6 dni u szamana, który ekstraktował to po prostu ze słoniego gówna. Tak jest. Hej, poklikamy, chętnie bym cię poznał na priv. Czemu mnie odpisujesz na priv? Ulala, hej skarbie, miłego dzionka ślicznotko, ale bym cię cim. Skąd jesteś? Może piwko albo coś innego? Ja bym tu dorzucił jeszcze oczywiście pod spodem napis: hej chłopaki, będziemy w kontakcie. A, no tak? Słuchajcie, no nikt na to nie wpadł. Widzę, że odśnieżyłeś samochód i umyłeś. A ja słyszałem, że podobno masz jakiś hajs. Spieszysz się gdzieś? Oczywiście reklama nawiązuje do dwóch gołębi, które pitolą na drucie wysokiego napięcia, o samochodzie, który został właśnie wyprodukowany i wypuszczony na rynek. Jak wszystkim wiadomo, najwięcej na samochodach znają się gołębie, tchórze, no i małpy. Okej. Okay. Jestem tam, gdzie raki zimują. Co teraz? Byłeś tam kiedyś, gdzie raki zimują? Nie, to nie jest w ogóle rak, tylko to jest mors. Tylko że ten mors pochodzi z Czarnobyla, w którym właśnie padły rekordowe minusowe temperatury. To uczucie, gdy twój gronojad zjadł cały granulat dla gronojadów i udaje niewiniątko.
No to mam tutaj przykład. Siostra Godlewska, kurwa, wygląda jakby zjebała drugą siostrę Godlewską, kurwa. Znaczy, założę się, że kobieta wyda... Sześciopak, gdzie kurwa sześciopak? Chyba browara, zdecydowanie. Znaczy, poza tym wydała kupę kasy na zrobienie sobie ust, na wstrzyknięcie sobie botoksu, ale jest fajniejsza sprawa, bo można sobie zrobić to za prawie darmo. Wystarczy nastawić żelazko na len i później je pocałować. Następnego dnia? Następnego dnia mamy usta jak po botoksie. Na len? No, bo największa temperatura jest. Kiedy w dzieciństwie kupiłeś sobie nową grę i w drodze do domu czytasz, co jest napisane z tyłu. Dźwięki szczęścia. Ja miałem tak, dokładnie jak Pedro Pascal, leżący na ziemi, oglądając Final Fantasy VII książeczkę. Tak było, ty Gosku nie wiesz, bo ty nigdy w grę nie grałeś. Dzień dobry, będę pana egzaminował. Proszę udawać, że mnie tutaj nie ma. Dobrze. Kurde, gdzie on jest? Spóźnia się. Dobry jest. Uwaga, czytam pytanie. Gorący inaczej. Nieletni. No, słuchajcie. Znaczy... Ważne, że ksiądz poszedł już do Pana Boga, jest w niebie, prawda? Gdy zapytano gorylicę Koko, która znała ponad 100 słów w języku migowym, gdzie goryle idą po śmierci, odpowiedziała: do Olsztyna zajerać grube lolo. Ale... Czemu do Olsztyna, kurwa? Znaczy, nie. Ona powiedziała, że do ciepłej dziury, coś takiego. Bo to jest autentyczna historia, tylko... Pozdrawiam wszystkich z Olsztyna, ale na przykład przypomniał mi się kawał, też przepraszam od razu wszystkich z Radomia. Jest taka zagadka. Co robią dzieci w Radomiu? Bawią się w miasto. Kiedy stoisz z kimś w kolejce do bankomatu, pocałuj go łagodnie w szyję, żeby wiedział, że nie stanowisz zagrożenia. Gosku tak robi. Wyobrażacie sobie, wypłacacie hajs z bankomatu, a za wami Gosku tak... delikatnie w szyjkę. Skąd jesteś? Warmińsko-mazurskie. Nie rozumiem tego. Bo są obostrzenia w warmińsko-mazurskim, znowu że... jest zamknięta strefa, więc... Jak ktoś ci mówi, że jest warmińsko-mazurskiego, to woli sobie odciąć rękę. Kurski po osunięciu jedynki i dwójki TVP. Czyli zrobił sobie tak zwaną przerwę na papierosa. Ej, a wiesz, że dziura podatkowa nie jest jedyną, którą umiem się zająć? Też czyli jaką jeszcze może się czyli dziurą łata zająć? Dziury na wiosnę w jezdni na przykład? Na przykład tak. Może to być hobby naszego premiera. Nic nie wiadomo. Hobby, co? Słuchajcie, to wszystkie memy, ale oprócz memów oczywiście mamy muzykę i puszczę muzykę Goskowi i zobaczymy, co Gosku powie na ten temat. Zobaczymy, jaki będzie cwaniaczek. Haha, zobaczmy, więc posłuchajmy w zasadzie. BRD. Bardzo robię dobrze. No tak. Gdy za każdym razem wracam do ojczyzny, znajomi mnie pytają mi z rodziny, chyba wszyscy, co się dzieje u mnie, jakie mam z tego zyski, co ja robię w Anglii, pogadamy przy whisky, ciekawe pyski, ja mam się bardzo dobrze, jestem szczęśliwy, nie narzekam, skądże, moja miłość przy mnie doradzi mi mądrze, zapach jej perfum uspokaja me spojrzenie. Zarabiam tyle, ile trzeba mi, nie mniej, nie, nie. Nigdy nie dam się poniżyć, żeby więcej mieć. No i co powiesz? No to jest piosenka człowieka sukcesu. Piosenka człowieka sukcesu, dobrze wiedzieć. Mam się dobrze, zajebiście sobie żyję, ciągle widzę postęp. Idzie po schodkach tam, gdzie mata. Brak mentalnej zamieci. Takich, jaka mata? Jaka mata? Mata, taki raper. A, on też tam chodził? Tak, chodził tam. Od tego, tym zasłynął, że chodził po schodkach. To co robię daje mi siły i daje wiarę we mnie. Wam oddaję prawdy, a nie pojebane pretnie. No jest to spoko, naprawdę fajnie się tego słucha. Kojarzy mi się bardzo z takim hip-hopem z lat właśnie początek 2000 roku. Takie nawiki właśnie miejskie. Fajny beat, oldschoolowy, dla mnie, jak dla mnie propsik, a ty? On śpiewa o tym, że wraca z Anglii i tam pracował. Dobrze, że chłopak coś robi. Bo na przykład gdyby na przykład szedł w tym miejscu i na przykład mówi, że nie chce mu się nic, nie robi i ma to wszystko w dupie. No to, a tu jest bardziej taka optymistyczna ta piosenka. Ważne, że jest optymistyczny. Że nie wiadomo, co w tej Anglii robi. Zobaczymy, co, czy optymistyczny jest kolejny nasz gość. Tester gier, Szlamu Król, featuring Łukasz Kowalczuk, promoklip. Słuchaj uważnie, to Szlamu Król, wielki, okrutny, dawi ci ból. Przybył tu do nas, ten straszny kur, gasząc radę i nieszczęść dwóch. Patrzę na oku, czuję twój strach, lepiej uciekaj, bo będziesz trytwiał. Przyszły szybki, lecz to nie krew. Zajdzie też z ciebie i zdechniesz jak nie. No dobra, co o tym sądzisz? Bardzo mi się to podoba. Ciśnienie podniosło mi się już ze dwa razy, czyli mam teraz 240 na 180. Fajnie, że można tak wesoło śpiewać o zagładzie i śmierci w taki wesoły sposób. To jest taki, najważniejsze, taki żeby optymistycznie podchodzić. No. Oczywiście, bo pamiętajcie, że śmierć to jest następny etap naszego życia tak naprawdę. Muzyka na podstawie Agnostic Front, Eliminator, czyli muzyka na podstawie Agnostic Front. Czyli... Zaczynaliśmy z Agnostic Front, po prostu. Mi się mega podoba, ale mega mi się podoba.
podoba tutaj to, że piosenka jest połączona z takim komiksem. Właśnie w taki sposób jest tutaj powrzucane to. I możesz sobie słuchać, oglądać i śpiewać jednocześnie razem z nimi. Komiks nawiązuje moim zdaniem troszeczkę do takiego filmu rysunkowego, który się nazywa Egzorcysta za niecałe 300. Egzorcysta za niecałe 300? Tak. On bierze niecałe 300 zł za egzorcyzm, to dlatego tak się to nazywa. I ostatnia rzecz, którą mamy na dzisiaj, to Modrzejewski diamentowe szklanki. Produkcja Modrzejewski and Jędras. Szklanki, o. Bacardi, to jakaś Jęglosia, tak? No dobra, i co? Mniej optymistyczne? Nie, też takie, tylko taka wieczorna refleksja na temat urbanistycznego zabudowy miasta Warszawy, z tego co widzę. Widać tu na przykład wieżowce, które niedawno powstały, jest jakaś impreza, trochę mi przypomina to na przykład, nie wiem, jakieś takie Tokio. Berlin taki bardziej. Taki bardziej Kreuzberg, rzeczywiście. Tak, Kreuzbergowy taki, klimat taki, bardzo mocno. Tak, bo tutaj nawet mur berliński taki trochę jest. Tak, to tutaj. Stare, opuszczone fabryki. W ogóle wszystko w klimacie VHS, oczywiście. I młodzieżowe bryki. To może być Gdańsk, ulica Elektryków, ale nie, to jest Warszawa, nie? Nie, no, czy nie, czy... No były jakieś wieżowce, może to są różne miasta. A może to są różne miasta, bo to mi się bardzo z Berlinem kojarzy. Natomiast i mi się klip podoba, i klimat. A może to był Berlin? Jest taki klimat dzieciaków właśnie, może jest napisane, gdzie to jest, nie jest napisane. Jest klimat dzieciaków, którzy sobie wyszli na miasto, którzy są, to są młodzi dorośli tacy. To są dzieciaki, ale takie 20-letnie, nie? To są piosenka o dzieciakach, którzy wyszli na miasto, kupili sobie herbatę, no i ciasto. I masło. Bardzo się dobrze bawili i bawią się w każdej takiej chwili. No i jest to bardzo narkotyczne, bardzo takie ciągnące, jest takie ściągające w dół. Mocno właśnie takie halucynogenne. Znaczy może nie halucynogenne, właśnie takie otumanione Xanaxem trochę. Bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Propsuje mocno Modrzejewski, diamentowe szklanki. Z tego może być coś kiedyś kurwa dobrego, gwarantuję. Dobra, to cała muzyka na dzisiaj. Przechodzimy do karty na czasie i sprawdzamy miniaturki. Co my tu mamy? Mamy Perseverance Rovers Descended Touchdown on Mars. O, to jest bardzo mój ulubiony ostatnio temat. Z zapartym tchem oglądałem, jak lądowali o godzinie 21.45 chyba. W Normandii. Gosku jeszcze pamięta te czasy. On wtedy miał ile? To tam 16-17 lat, kiedy było lądowanie w Normandii. Gosku był akurat na plaży wtedy, tej Omaha Beach, akurat się opalał. To był właśnie ten D-Day, tak zwany. D-Day, no właśnie. No. Patrz, chcę coś zauważyć. Wszystkie cztery miniaturki, które mamy na początku, czyli Problem, Ochman i Żabson. To są miniaturki, które są bardzo takie monochromatyczne. Znaczy oczywiście tu są kolory, bo to są kolory Marsa. Tu jest taki trochę niebieskawy, tu jest czerni-biel, a tutaj jest po prostu Żabson, który jest kolorowy i ziomek, czyli Duszyn, który ma żółtą kurtkę. Natomiast jednak wszystko jest w takiej bieli w porównaniu, no zobacz na kontraście, kurwa, kiedy wchodzi Dziarma Czarny Bez albo Timex Adios. Mamy Dziarmę, która wygląda tutaj jak Feno, jest ubrana jak Feno i nie wiem, kojarzy mi się to bardzo z jakimiś kurwa Rammsteinowo-Tarantinowymi rzeczami. Dziarma wydał ostatnio angielskojęzyczną płytę pod tytułem Black Without, czyli Czarny Bez. Wiesz, że Dziarma to jest ona? Tym gorzej dla niej. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Zabrałem ich na ryby w Dubaju. Nowciak złowił barakudę! Strzałka, podświetlenie, już nawet patrzcie, to żółte podświetlenie zaczyna się zamieniać w jadowicie zielone podświetlenie. Zabrałem ich na ryby w Dubaju. Taki szpan trochę przecież. No, ale na tak. Przykład, zabrałem ich na... Ryby na Zalew Zegrzyński. Na przykład, albo na przykład... No ale patrz, oni bierze ich na ryby, mają rybackie czy czapeczki, to jest najważniejsze, i łowią. Jest jak Wild Boys po prostu. I łowią, i patrzcie, Mini Mike łowi. I co Mini Mike złowił? Mini Mike złowił dodatkowe co najmniej 20 centymetrów. A to Mini Mike? Szery lady złowił? Przecież to jest polski okoń, oni są nad Zalewem Zegrzyńskim. No mówię, to jest oszustwo! Kłamiecie, nie jesteście wcale w Dubaju, tylko tak mówicie, a jesteście na Zegrzyńskim. Gosku wie, bo on tam był. W Dubaju czy nad Zalewem? I tu pewnie był Gosku, wszędzie był Gosku. Kury, GBS. Czy to jest reklama GBS? GBS kojarzy mi się z takim kawałem a propos, co mówi pracownik telekomunikacji komórkowej nad ranem po imprezie. GBS? Nie, GSM.
Okej. Okay. Ciumka i loczki, trudne sprawy, pierze ciuchy na basenie, na ruciak. Co sądzisz o tej miniaturce? No nierówno pod sufitem może mieć człowiek, no bo przecież ciuchów się nie pierze, ale to jest sfilmowane, tak? Jak tak, bo na ruciak ogląda trudne sprawy, to jest jego kanał, na którym on ogląda rzeczy i ogląda trudne sprawy i je komentuje. Aha, czyli ona w tych trudnych sprawach... Pierze ciuchy na basenie. Może po prostu wyłączyli jej wodę, może nie ma prądu, może zalegała z czymś tam. I albo na przykład, powiedzmy, wyszła z basenu i patrz, puściła bąka z niespodzianką, prawda? I zrobiła sobie tak zwaną draskę z tyłu. Więc jak pójdzie do tej szatni w tych zafajdanych galotach, to będzie obciach, więc co ma zrobić? No musi uprać. Może po prostu musi uprać pod prysznicem. No, ja... Ej, oni mają tam taką ścianę, jakby kurwa robili hotel, motel Polska, naprawdę. Osipowiczka, 157 versus 175. Mierzymy spodnie z sieciówek z Basią Kaszubą. Zara Stradivarius, Reserve Hope. Patrz, nawet nie ma odmiany tutaj z Basią Kaszubą, tylko z Basia Kaszuba. Dlaczego? Dlaczego? Żeby łatwiej ludzie wyciągali to i wynajdywali w wyszukiwarce. 30 tysięcy wyświetleń w 21 godzin i jest to na czasie. Jest to bardzo ciekawa rzecz w algorytmie. No i patrz, jest laska, która ma 1,57 m i laska, która ma 1,75 m. I mamy śmiejącą się, płaczącą emotkę. Z tej laski niższej. Tak, mamy strzałkę, mamy oczekiwania versus rzeczywistość, versus jest na taki miętowy kolor, taki jak one mają spodnie, zauważ. I ten film ma 14 minut 20 sekund. No to jest niesamowita sprawa. Niesamowite. A może ten film jest po prostu zwolniony? Może jest tak, zwolniony. Esmeralda Godlewska, teraz moje stosunki z Ewelloną są dobre, walka z Anastazją na Punchdown 3! Która to jest Esmeralda? Aha, Godlewska to jest która? Ta ładniejsza czy ta Znaczy nie, wszystkie są ładne. Właśnie. Tylko która jest po prawej Godlewska czy Esmeralda po prawej jest? To jest Esmeralda Godlewska. A, to jest, aha, czyli Esmeralda Godlewska to jest jedna i ta sama osoba. Tak! To znaczy, wiem, że wygląda jakby, no nie była jedna i ta sama osoba, jakby było jej trochę więcej. A, bo to są jedna z sióstr godlewskich. Tak, to jest jedna... Aha, ona tak przed... Esmeralda Godlewska, ale... Źle podpisaliście realnews.pl na odwrót! Dubbing teraz. Uwaga, dubbingujesz, Gosku. Dubbingujesz Esmeraldę Godlewską. Uwaga. 3, 4. No, w tej chwili tak się zastanawiam, czy nie grać roli Pomidora w filmie Wegi, ale Wega powiedział, że na końcu muszę zginąć i rozpieprzą mnie z karabinu maszynowego, więc chyba na to nie pójdę. Tak myślę, że może spróbuję w Biedronce albo w Żabce. No nie wiem, gdzie jeszcze, ale na pewno chcę jakieś warzywo grać, tak. Na pewno warzywo. A jakie warzywo byś chciała grać najbardziej? Które jest twoje ulubione? No, karczocha. Dlaczego się pani pyta? Karczocha. Bo karczochy to brzmi jak karszczochy, więc myślę, że szczochy w aucie, no chyba to nie pasuje do twojego wizerunku, Esmeralda, prawda? Karszczochy. Chciałabyś naprawdę tak się nazywać? Ja pochodzę z rodziny, która ma karczochy w nazwie i mamy karczocha w herbie też tak troszeczkę. Także pomidor, karczoch, wszystko jakoś tak po włosku, a ja jestem... No to Esmeralda to może nie jest takie włoskie imię, które sobie to jest bardziej takie południowe, amerykańskie, no cóż, ale no, to Esmerald po hiszpańsku to znaczy, to jest kamień szlachetny tak w ogóle. Kamień, który mam jeden w nerkach, a drugi w dupie. Pokażę go w przyszłym odcinku, jeżeli będziecie ciekawi, ale teraz jest to trochę taką tajemnicą moją, bo mam też jeszcze piasek w nerkach i cukier w kostkach i wody w kolanach. Dobra, wystarczy, kurwa. Dobra, kurwa. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby Esmeralda Godlewska tyle mówiła na raz. Zajebiście, słuchajcie. Kurwa, co to było? To był kurwa freestyle. To był freestyle, kurwa. Esmeralda Godlewska. Urobiona. Pimex, adios, abstrahuje TV, parodia. Bardzo mało wyświetleń w 20 godzin, jak na parodię, kurwa, Teamu X. No ale Abstra ostatnio mają upierdalane zasięgi dosyć mocno. Z tyłu jest bardzo różowo, jest Czarek i jest Robert ze swoimi, kurwa, łapami. Czarek jeszcze ma przepros, zobacz, jaki przepros ma w łapie. Wygląda, jakby to było, kurwa, udo w ogóle, tak naprawdę, z bardzo cienkim, kurwa, tym. I z błędem jest tu, Hasta La Vista pisze. Oczywiście oni mogli specjalnie to zrobić. Specjalnie to zrobili. Nie, żeby każdy zwrócił na to. Chłop się zabawę przebrał! Dobrze, tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie, że z nami byliście. Dziękujemy Goskowi. A zobacz, jaką koszulkę sobie Gosku zrobi. Proszę bardzo. Jeżeli mówimy, że chłop się przebrał za babę, to polecam na przykład film polski Czy Lucyna, to dziewczyna. Przedwojenny, wspaniały film, gdzie L się wymawia, nie mówi się łyżka, po chamsko, tylko łyżka. Tak, no i na końcu główna bohaterka mówi: tak bardzo płakałam. Tak jesteś, płakałam, przyjechałeś.
Pa! Widzimy się w niedzielę o godzinie 18.